to niczym nie koliduje. Sprawa autobusów. Autobusami też nie ma problemu, bo wszystkie przystanki, które są na tym odcinku były, dalej by były czynne, tylko że po prostu autobus by jeździł albo w jedną kierunku, albo w drugą. Albo w drugą stronę. Tak jak mówię, wszystko zależy od tego, czy zależy nam na wygodzie, czy zależy na tym, żeby było bezpiecznie i czy żeby nie mówić o bezpieczeństwie, ale to bezpieczeństwo skutecznie przeprowadza. To jest kolejny temat, którego Sołtys nie uwzględnił z zarządem powiatu, ze starostwem czy coś takiego. Taki temat już był poruszany, dyrektor żuracki był, powiedział, że nie ma możliwości zrobienia ulicy jednokierunkowej. Ja chciałbym wiedzieć, jakie są podstawy prawne, które mówią, że droga powiatowa nie może być drogą jednokierunkową. To znaczy nie można robić na złość jeden drugiemu. Ale to nie jest robienie na złość. Jak nie? Chwileczkę. To pan z prawdą puści ruch na Jawornikę? Ja nie będę wyjeżdżał. Teraz droga jedną szybko. Ja mam pytanie do mieszkańców ulicy. Na przykład jak będzie ruch od Jaworzna do Szanowna, ktoś pójdzie do sklepu Euro, tak? Będzie zrobić zakupy w sklepie Euro, to potem, przepraszam, co ma iść naokoło tą głową piłkę? Czy to jest dobre, tak? Pochodniku będzie pan... Aha, pochodniku będzie... Na przykład jechać, tak? Aha, czyli zrobić takie... Babcia na rowerze pojedzie do sklepu Euro, a potem co zrobić kółko i wróci, tak? Na zdrowotność. Nie, to proszę, proszę pana, dla roweru... Ja myślę, że absolutnie... Nie róbcie, nie róbcie. Dla roweru, droga przy jednokierunkowej może być dwustronna, nie wiadomo. I cały czas mówimy o wygodzie. Cały czas mówimy o wygodzie. Bezpieczeństwo. A bezpieczeństwo na ulicy Jaworzyńskiej. Dlatego zanim przystępujemy do jakichś pytań z zarządu gminy, rozmawiamy z mieszkańcami. Ja mam propozycję, niech się Sołtys chwyci za robotę, nie jeździ po urzędach, a nie mailuje i wtedy będzie dobrze. Będziemy mieli na małym walinie chodnik. I jeszcze jedno. Był ten temat. Czy Sołtys rozmawiał na temat tego chodnika? Na temat którego chodnika? Cały czas, zgłaszam tematy odnośnie chodnika na ulicy. Ja moje pytanie jest, czy pan bezpośrednio był, tak, rozmawiał? Rozmawiałem z panem żuracką. I? No nie ma pieniędzy. Mówił mu pan, że pan proponuje, że jednokierunkowo? Nie rozmawiałem jeszcze o jednokierunkowej. Gdyż przede wszystkim najpierw należy porozmawiać z mieszkańcami. Czy mieszkańcy zgadzają się na to, że... Jesteś pan zdrowym człowiekiem, możesz pan przejść, ale są ludzie, którzy rower biorą i jadą do ośrodka zdrowia, a później pan, nie śmiej się pan, bo to jest normalnie. Ale pan prosi się, ale pan później pojedziesz na około Balina, każe pan starszej osobie jechać na około Balina, żeby jechał do roweru. Ale przecież pan Henryk wyraźnie powiedział, że drogę rowerową można zrobić dwukierunkową. Można będzie jeździć z biegłem drugą. Kierowca nie będzie Czy ludzie tam cofną chodniki? Znaczy to ogrodzenie. Ale dobrze, panie sąsiadzie, pojedzie auto, ma się wrócić, ma jechać na około na 10 km, to jaka będzie tam bezpieczna wtedy ulica Jaworzyńska, jak się zwiększy ruch? Ale na Jaworzyńskie mamy chodnik, już jest bezpieczny. Ale będą więcej autis! Proszę, jeżeli tam się robią takie zaszczepienie, jak pan kierownika powiedział, to ten odcinek drogi będzie drogą szybkiego ruchu. Bo ja mieszkam przy ulicy Wyzwolenia i proszę pana, tam auta bardzo często jeżdżą 40 km na godzinę, tylko oddzielnie na przednie koło i oddzielnie na tylną stronę, chyba? I hamuje w momencie, jak widzi pojazd jadący z przeciwka. A teraz nie będzie nic widział, to będzie ciągnie do fabryka nowa. I to uzyska odwrotnie do tego, co ten pan chce. No bo ja tam jeżdżam lata i wiem, co tam się dzieje. Dokładnie. Ale jeszcze nie jest. Ale jest chyba jakiegoś problemu z panią. Ja nie wiem, tam nie ma zmiany. Czy można zrobić jednokierunkową, mają można powiedzieć. A teraz się boją, bo to teraz nie uważają. Wiecie pan królów policji. Nie była profila. I mamy tylko pobożne życzenia wszyscy teraz. Ja po raz drugi składam wniosek. Na momencie przegłosowanie. Jeszcze tylko jeden slajd i tutaj
tutaj pan Marcin Kwitkę o budżecie obywatelskim i tylko możemy się. Zgłoszony wniosek formalny. Dobrze, przegłosowanie. Mariusz, możesz na to poczekać. Czy musisz dobrze na to? Stało. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, krótko, bo przechodzimy do budżetu obywatelskiego. Krótko, bo temat jest chyba Państwu wszystkim znany, jeżeli posiadacie internet, Facebooka. Od 1 września możemy do końca września, do 30 głosować na Szanowski Budżet Obywatelski. Z Balina zgłosiliśmy jako grupa tutaj społeczników razem ze szkołą podstawową, Balinie z przedszkolem, z biblioteką wniosek. Tutaj Karolina też jest znana jako wnioskodawczyni. Zadanie numer 2, Balin kulturalny, kreatywny i aktywny. Mamy ten wniosek, opiewa na 150 tysięcy złotych. Dwa zadania inwestycyjne, budowa placu sprawnościowego przy szkole, tutaj podstawowej w Balinie i budowa obiektów małej architektury przy siłowni zewnętrznej, koło remizy, ławeczki, koszy na śmieci, jakieś zjeżdżalnie, usztawki i tak dalej. Kolejne zadanie to są warsztaty z ceramiki, które będą się odbywać w bibliotece w Balinie pod okiem instruktora wykwalifikowanego. I ostatnie zadanie to jest takie zadanie ogólne dla przede wszystkim dzieci i młodzieży. Zajęcia kulturalno-sportowe, wyjazdy do zoo, wyjazdy na basen, do kina, no większe rzeczy na terenie gminy Chrzanów. Mamy jeszcze ponad tydzień do głosowania, wniosków jest tego, 7 jest wniosków, także chyba najmniej, jeżeli chodzi o budżet, o tą edycję. Mamy szansę pozyskać, jest to zależne tylko i wyłącznie od nas. Zachęcam, żebyście, jeżeli tak się mogę zwrócić do wszystkich, przede wszystkim starsze osoby, starszym osobom pomogli wypełnić tą ankietę, bo to też ten wniosek, bo możemy tylko i wyłącznie przez internet po prostu ten wniosek składać. Dzieci poniżej 16 lat, można wydrukować zgodę rodzica, można ją przesłać skanem, także ja uważam, że możemy wspólnie powalczyć o ten wniosek, o te 150 tysięcy. Zachęcam wszystkich, także gdzieś tam na portalach społecznościowych jeszcze informacja będzie. Będziemy to tam gdzieś jeszcze nagłaśniać, no ale został jeszcze tydzień, 3 tygodnie za nami. No jak zagłosujemy, to albo wygramy, albo nie wygramy. Nie wygramy, żyjemy dalej, ale 150 tysięcy idzie dzień indziej, także. Czy warto to ostatnio? Tyle. Tak, ja też tak mam. 17. No, pamiętajcie o tym, że dzieciom chodźcie do szkoły wnioski. Przynosić, my to zrobimy. Ja już w swojej klasie większość za zgodą rodziców, ci, którzy mieszkają w gminie Chrzanów, już zrobiłam, więc możecie przynosić tu panią właśnie zostawiać albo przekazać do sekretariatu, żeby pani dyrektor i my to zrobimy, bo naprawdę każdy głos jest ważny. Bo potem będzie dwa, zabraknie jeden, zabraknie, będzie nam głupio, a projekt jest fajny, bo dzieci się na to też cieszą, nie? Więc myślę, że warto. Dobrze, to teraz jak pan Mariusz chciał, przystąpmy może do głosowania nad Funduszem Słowackim. Jaką mamy kwotę, panie sołtysie? Jest 50 tysięcy z hakiem, tak? Tak, 50 tysięcy, 272 zł. Proponuję, żeby nad każdym wnioskiem było głosowanie, a później wybierzemy ten, który otrzymał najwięcej głosów. Mogę jeszcze zabrać głos? No, może teraz przedyskutujmy tą kwestię, która jest niepewna, jeżeli chodzi o dalsze procedowanie w gminie. Tutaj pani burmistrz wskazała kwestię oświetlenia i tam kwota była 20 tysięcy. 21 tysięcy. Kolejna kwestia to jest kamera na bibliotece 3000. Która będzie? To możemy która zrobić, będzie realizowana w ten sposób, jeżeli osobno. Czyli mamy 23 tysiące, tak? 24. To jeżeli odpuścimy sobie lampy, to śmiało możemy dać wniosek szkoły 15 tysięcy i na przykład wniosek straży 6 tysięcy na pralkę, suszarkę, a ewentualnie 3 tysiące z hakiem będzie na bibliotekę. To już Państwo muszą decydować. Ja bym proponowała, żeby zrezygnować z imprezy na rzecz biblioteki, ponieważ to będą trzy imprezy pod rok. Jak wiadomo, tutaj wiemy, że pan sołtys planuje 11 listopada, później będzie jarmark, później pewnie będą jakieś biegowe. Żeby tych imprez nie było znowu aż tak dużo, to żeby po prostu z
przykład, jeżeli festyn, znaczy Dzień Dziecka zrobimy w czerwcu i pierwsze to na rozpoczęcie lata, też by była impreza w czerwcu, możemy sobie to podarować, zrobimy na zakończenie lata. No właśnie. W tym momencie budżet zrobić, że biblioteka również dostanie środki. Kto tej imprezy, moje pytanie, kto tej imprezy będzie organizował? My. To znaczy my to jest pojęcie względne. Kto? My jako Rada Sołecka nie możemy. Sołtys może? Gmina będzie organizowała. Działalność prowadzi, może to może Sołtys będzie. Panie burmistrzu, panie burmistrzu, bądźmy poważni. Zlecimy w firmie organizacji. Będziemy dyskutować i nasze firmy jest przebranie miejskie. I pójdź się okaże, że te pieniądze tutaj minie. Bo Sołtys tak to nie przyszedł. Niech się pan o to nie martwi. Jeszcze, słuchajcie, proszę Państwa, jeszcze dopowiem, bo zapomniałem w sumie odnośnie tego zadania, odnośnie budżetu. Jest jeżeli byśmy przeszli, to jest impreza plenerowa, która się odbędzie pod Brzydkiem. Także gdybyśmy... Ja mam ważną informację, bo teraz jest planowany, jeżeli chodzi o wszystkie imprezy na Brzydku, na obiekcie sportowo-rekreacyjnym w Palinie, no to jest temat jeszcze projektu z lokalnego działania. I też czekamy na informację, kiedy się zaczną się ewentualnie prace, które gdzieś tam mają być wykonane, to coś dodawaliśmy w projekt. Może być sytuacja taka, że załóżmy, że te imprezy, które gdzieś, nie wiem, są zaplanowane, będą mogły mieć tylko miejsce na przykład na Wojsku Bocznym i na Wojsku Głównym. Okej, to na przykład... Z tego względu, że tam będzie, nie wiem, będzie ekipa, która będzie to robiła. Nie ma, panie Paweł, nie ma problemu, bo na przykład jeżeli na Wojsku Bocznym, to jak było na przykład wędrujące podwórko, które organizował MOXIR, to MOXIR może na przykład ten Dzień Dziecka nam zorganizować na płycie bocznej boiska. Jeżeli festyn również możemy to zrobić na płycie bocznej boiska w kwestii jakiegoś tam pikniku, festynu, niekoniecznie musi to być na obiekcie Grzybka. Także tutaj moim zdaniem nie ma problemu. Co do organizacji, można to zlecić firmie organizującej tego typu wydarzenia. Może to pokierować MOXIR. Także tu proszę się nie martwić. Na pewno ktoś się zrobi na festyn? Piknik państwo zrobił, to festyn chyba też zrobił. Piknik na zrób, tak? W zeszłym roku. Piknik to robili właśnie w każdym tym, ale festyn nie słyszałem, że MOXIR robił. Myślę, że nie będzie problemu. A jak nie, to zlecimy to firmie, która organizuje imprezy. Zmieścimy się w tej kwocie? Zmieścimy się w tej kwocie, okay. Na pewno. Panie Sołtysie, dokładnie to wygląda w ten sposób, że z pieniędzy, które są przeznaczone na organizację imprezy, organizator rozlicza się z urzędem miejskim. Urząd miejski stawia warunki, kto może taką imprezę organizować. I wtedy jest po prostu pozyskiwana ta osoba, która tę imprezę rozlicza i pieniądze są rozliczane urzędem miejskim. To jest to nasza inicjatywa, żeby ta imprezę się budowała. Dokładnie. Także kwestia ta, kto to zrobi, jak to zrobi, to jest kwestia do uzgadnienia urzędu miejskiego. Dobra. Bardzo proszę pana sołtysa o podliczenie teraz dojrzałych zadań, które mamy i jaką mamy kwotę w tym momencie. Ja sobie pozwolę, przepraszam, czy mogę, bo ja to spisywałem, więc szkoła jest 14 760, biblioteka 10 tysięcy, OSP 5300. W sumie to daje 30 tysięcy, prawda? Teraz pozyskalibyśmy 20 tysięcy z rezygnacji z tych lamp i pozyskalibyśmy 3 tysiące z tej kamery w tej bibliotece, to mamy 23 plus jedną imprezę. No to 20, to byśmy 24, nie? Plus 7 tysięcy, około 7. 6 tysięcy z jednego festynu mamy 30 tysięcy. Z jednego festynu mamy 30 tysięcy i mamy sprawę rozwiązaną. Tak można powiedzieć. To w takim wypadku zacznijmy od wniosków złożonych. Tak. Czy są Państwo za wnioskiem Szkoły Podstawowej w Walinie, wysokość 14 740 zł, remont nawierzchni świetlicy szkolnej? Jeszcze jedno, panie sołtysie, tak w kwestiach porządkowych, czy nie należy powołać jakieś dwie osoby, żeby tego sobie, żeby pan nie był sam? To bardzo proszę, jeżeli ja bym tak prosić o liczenie głosów i pana Mariusza również. Żebyśmy liczyli pokazać, żeby... Wniosek jest Rady Sołeckiej, tak? Tak, wniosek Rady Sołeckiej. Tak. Wniosek Szkoły Podstawowej w Malinie.